Zastanawiasz się, czy warto wdrożyć CRM w swojej firmie, a może już z niego korzystasz i chcesz lepiej wykorzystać jego możliwości. W tym odcinku pokażę Ci krok po kroku sprawdzony i niedrogi system CRM Raynet. Razem przejdziemy przez jego kluczowe funkcje, które pomogą Ci uporządkować sprzedaż, zautomatyzować codzienne zadania i skuteczniej zarządzać relacjami z klientami. Cześć, tutaj Arkadiusz Kamiński, witam Cię na kanale Techia w serii Software, w której sprawdzam i testuję nowości ze świata oprogramowania. Zaczynamy! Czym jest CRM? Na początek krótkie wyjaśnienie. Czym tak naprawdę jest CRM i do czego służy? CRM, czyli Customer Relationship Management, to nie tylko filozofia stawiająca klienta na pierwszym miejscu, ale także zestaw narzędzi do budowania i utrzymywania trwałych relacji z klientami. W praktyce dobry CRM pomaga zbierać wszystkie dane o klientach, zarządzać procesem sprzedaży i obsługi oraz analizować wyniki i prognozować sprzedaż na przyszłość. Dzięki temu możemy lepiej zorganizować pracę zespołu i nie pogubić się w notatkach, mailach czy arkuszach. Brzmi nieźle, prawda? W tym odcinku pokażę, jak w praktyce działa Raynet CRM, partner tego materiału. Przejdziemy przez wygląd aplikacji, pracę z leadami i kontaktami, lejek sprzedaży, kalendarz, zadania, oferty, raporty i opcje personalizacji. Sporo do pokazania, więc zaczynajmy. Wygląd aplikacji. Na start zajrzymy do wnętrza Raynet CRM i zobaczymy, jak wygląda jego główny ekran, czyli pulpit użytkownika. Po zalogowaniu trafiamy na ekran główny. To tutaj znajdziesz najważniejsze informacje zebrane w formie przejrzystych widżetów. Mamy tutaj podgląd na kalendarz, aktualne zadania, leady, klientów, aktywności, a nawet szybkie statystyki. Możesz łatwo podejrzeć, co dzieje się dzisiaj i co masz zaplanowane. Każdy z tych kafelków możesz dowolnie układać. Wystarczy przeciągnąć i upuścić. To sprawia, że pulpit da się szybko dopasować do własnych potrzeb. Po lewej stronie mamy menu główne. Stąd przechodzisz do kontaktów, firm, lejka sprzedaży, kalendarza, zadań, ofert, dokumentów, raportów i ustawień. Całość jest uporządkowana i intuicyjna. Łatwo się tu odnaleźć, nawet jeśli pierwszy raz pracujesz z CRM-em. Fajnym rozwiązaniem w Raynet są zakładki. Każda otwarta karta, np. kontakt, klient czy zadanie, pojawia się na górze jako osobna zakładka. To trochę jak w przeglądarce. Możesz szybko przeskakiwać między nimi bez zamykania poprzednich widoków. Jest to bardzo wygodne, zwłaszcza jeśli pracujesz równolegle na kilku klientach. Dzięki temu Raynet staje się nie tylko narzędziem CRM, ale też Twoim codziennym centrum dowodzenia. To tyle, jeśli chodzi o szybki przegląd interfejsu. Teraz przejdźmy do konkretów. Zaczniemy od leadów i kontaktów. Leady i kontakty. Na początek fundament każdego CRM-a. Baza kontaktów i leadów. Raynet CRM przechowuje wszystkie informacje o klientach i potencjalnych klientach, czyli leadach, w jednym miejscu. Mamy tutaj komplet danych kontaktowych, notatki, załączniki, a także pełną historię komunikacji z daną firmą lub osobą. Dzięki temu nic nam nie umknie, a ważne informacje są zawsze pod ręką. Lead w Raynet to po prostu potencjalny klient, który wyraził wstępne zainteresowanie naszą ofertą. Zamiast od razu trafiać do głównej bazy klientów, taki lead może najpierw dojrzewać w osobnej sekcji. Przykład. Dostajemy zapytanie ze strony internetowej, dodajemy je jako nowy lead, uzupełniając podstawowe informacje, np. nazwę firmy, osobę kontaktową i czego dotyczy zapytanie. Gdy lead stanie się obiecujący, np. potwierdzimy, że
Klient zainteresowany jest ofertą i jednym kliknięciem konwertujemy go na klienta i kontakt. Taki zaawansowany lead staje się pełnoprawnym wpisem w bazie klientów. Każdą notatkę do leada możesz jednym kliknięciem podrasować dzięki Raynet AI, narzędziu, które podsumuje rozmowę, poprawi stylistykę, a nawet przetłumaczy tekst, na przykład na czeski czy angielski. To świetna pomoc, gdy robisz szybkie zapiski w trakcie rozmowy telefonicznej, a później chcesz je uporządkować. Co ważne, Raynet udostępnia też oś czasu interakcji z klientem. Na karcie klienta widać chronologicznie wszystkie wykonane działania. Rozmowy telefoniczne, spotkania, e-maile, notatki ze spotkań itd. Jeśli Ty lub ktoś z zespołu rozmawiał z klientem, dodał notatkę lub wysłał ofertę, zobaczysz to w jednym miejscu. Koniec z przekopywaniem się przez skrzynki mailowe. Wszystko znajdziesz w Raynecie. Lejek sprzedaży. Mając już uporządkowane kontakty i leady, przechodzimy do lejka sprzedaży. To tutaj zarządzamy naszymi szansami sprzedaży, czyli dealami, potencjalnymi transakcjami. Raynet CRM oferuje wizualny pipeline, czyli tablicę w układzie kolumnowym, tak zwany Kanban, gdzie każda kolumna to kolejny etap sprzedaży, a każda karteczka to osobna szansa sprzedaży. Taki graficzny lejek pozwala jednym rzutem oka ocenić, na jakim etapie znajduje się każdy potencjalny kontrakt i ile mamy spraw w toku. W Raynecie przechodzimy do zakładki Szanse, Deals i klikamy Nowa szansa. Wypełniamy podstawowe dane. Wybieramy klienta powiązanego z naszą bazą, na przykład leada, który został klientem. Wpisujemy nazwę dealu, na przykład oferta na system IT. Wartość, załóżmy 50 tysięcy złotych. Termin zamknięcia oraz etap początkowy, na przykład nowy. Możemy też określić prawdopodobieństwo wygrania. Na początku stawmy na przykład 10 lub 20%, jeśli to zimny lead. Zapisujemy i gotowe. Nowa szansa pojawia się w naszym lejku sprzedaży w kolumnie nowe. Teraz najfajniejsze. Przesuwanie dealu przez etapy. Gdy wykonamy jakiś postęp, na przykład umówimy spotkanie, klient wyrazi wstępne zainteresowanie, możemy przeciągnąć kartę dealu do kolejnej kolumny. Nazwy i liczbę etapów możemy oczywiście dostosować do własnego procesu. Jeśli wasza sprzedaż ma specyficzne etapy, bez problemu skonfigurujecie własne. No dobrze, załóżmy, że jedna z szans idzie świetnie. Klient jest zainteresowany i pyta o ofertę. Przechodzimy płynnie do kolejnego etapu pracy. Kalendarz i zadania. Zanim jednak wystawimy ofertę, prawdopodobnie po drodze mieliśmy spotkania, telefony, zadania do wykonania. Tutaj do gry wchodzi kalendarz i moduł zadań w Raynet CRM. To ogromnie ważne narzędzie, bo CRM nie ma tylko gromadzić danych, ale też pomagać organizować naszą pracę. Raynet ma wbudowany kalendarz, który możemy zintegrować z zewnętrznymi systemami. W praktyce oznacza to, że planując wydarzenie w Raynecie, od razu mamy je w swoim telefonie i na odwrót, bez żadnego dublowania czy ręcznego przepisywania terminów. W kalendarzu Raynet możemy tworzyć różne typy aktywności. Spotkania, na przykład umówione wizyty z klientem. Wydarzenie możemy powiązać z konkretnym klientem z bazy. Dodać uczestników zarówno z firmy, jak i po stronie klienta oraz adres spotkania. Połączenia, telefony. Możemy zaplanować sobie wykonanie telefonu o określonej godzinie. Raynet przypomni nam, żeby zadzwonić,
a po wykonaniu od razu można dodać notatkę z rozmowy. Są także zadania, na przykład przygotuj ofertę dla klienta X lub sprawdź status zamówienia. Zadanie ma termin dostarczenia, czyli deadline, i może być przypisane do konkretnej osoby w zespole. Każde zadanie ma autora, czyli tego, kto zleca, i rozwiązującego, osobę odpowiedzialną. Możemy tworzyć zadania dla siebie, ale także przydzielać je kolegom. Na przykład proszę współpracownika, by przygotował demo dla klienta i tworzę mu zadanie w CRM. Wszystkie te aktywności są ze sobą powiązane. Jeśli dodasz spotkanie z klientem X, to zobaczysz je zarówno w kalendarzu, jak i na osi czasu klienta X, jako element historii kontaktu. To samo z zadaniami. Na przykład zadanie wyślij prezentację powiązane z klientem Y będzie widoczne potem u klienta Y, więc każdy w zespole widzi, że taka aktywność miała miejsce. Taka centralizacja ogromnie ułatwia pracę zespołową. Wszyscy są na bieżąco. No i nie zapominajmy o przypomnieniach. Raynet wyśle Ci powiadomienie mailowo na aplikację lub w samym systemie o nadchodzącym spotkaniu czy zbliżającym się terminie zadania, żeby nic ważnego nie umknęło. W ten sposób CRM staje się Twoim asystentem, który dba o dotrzymywanie terminów. Podsumowując, kalendarz i zadania w Raynet pomogą Ci zaplanować pracę i dopilnować follow-upów. Każde spotkanie, telefon czy zadanie to-do ląduje w systemie. Nie musisz pamiętać o wszystkim samodzielnie, a Twój notatnik i karteczki samoprzylepne mogą wreszcie odpocząć. Oferty i dokumenty. Przechodzimy do momentu, gdy klient poprosił o ofertę. Świetnie! Teraz pokażę, jak Raynet CRM pomaga w tworzeniu ofert i obsłudze dokumentów sprzedażowych. Wielu handlowców zna ból skakania między CRM-em, Wordem czy Excelem i mailem przy przygotowywaniu oferty. Raynet stara się ten proces uprościć, dając nam narzędzia do generowania ofert i innych dokumentów bezpośrednio w systemie. Jak to działa? W Raynecie możemy mieć załadowany cennik produktów lub usług, bazę produktów wraz z cenami. Gdy tworzymy nową ofertę handlową dla klienta, wybieramy z listy pozycje z naszego cennika. Określamy ilości, rabaty itd., a system automatycznie policzy wartość. Następnie jednym kliknięciem generujemy dokument oferty, na przykład PDF, z ładnym szablonem zawierającym logo firmy, dane klienta, wyszczególnienie wszystkich pozycji, ceny netto brutto, miejsca na podpisy itd. Taki dokument możemy wysłać mailem prosto z Raynet, oszczędzając czas i minimalizując ryzyko pomyłek. Wszystkie dane podstawiają się z systemu, więc na przykład nazwa klienta czy adres zawsze będą takie jak w naszej bazie. Co istotne, wysyłka dokumentów bezpośrednio z CRM-a eliminuje konieczność korzystania z zewnętrznych edytorów tekstu czy klienta poczty. Wszystko zrobimy w jednym miejscu. Raynet wspiera też dalsze etapy, zamówienia i finalizację sprzedaży. Jeśli klient zaakceptuje ofertę, możemy oznaczyć szansę sprzedaży jako wygraną, a z oferty wygenerować zamówienie czy nawet proformę. Widziałem, że Raynet integruje się z usługą e-podpisu, to znaczy, że klient może podpisać dokument, np. zamówienie czy umowę, elektronicznie, a my otrzymamy podpisany plik z powrotem. To znacznie przyspiesza domykanie transakcji, bo nie trzeba czekać na kuriera czy skany. Wszystkie dokumenty powiązane z klientem możemy przechowywać w Raynet. Każdy klient czy deal ma zakładkę z dokumentami,
gdzie wrzucimy na przykład skany umów, specyfikacje techniczne, umowy, co tylko potrzebujemy. Już nie musimy szukać, gdzie zapisaliśmy tamtego PDF-a. Wszystko jest przy odpowiednim rekordzie w CRM. Dodatkowo dokumenty są dostępne dla całego zespołu, zgodnie z uprawnieniami. Więc na przykład dział obsługi posprzedażowej może sobie pobrać podpisaną umowę bezpośrednio z systemu, zamiast prosić dział handlowy o mailowe ich przesłanie. Podsumowując, Rainel CRM usprawnia proces ofertowania, od przygotowania oferty przez wysyłkę i podpisanie, aż po przechowywanie dokumentów w jednym miejscu. To oznacza mniej chaosu w plikach i szybsze dopinanie sprzedaży. Raporty i analizy. Skoro już działamy pełną parą, kontakty dodane, sprzedaż w toku, zadania porobione, to warto wyciągnąć z tego wszystkiego wnioski. Do tego właśnie służą raporty i analizy w Rainel CRM. System zbiera dane o naszej sprzedaży i aktywnościach, a następnie pozwala nam generować czytelne zestawienia. Na dashboardzie, czyli naszym pulpicie, od razu widać kluczowe metryki. Możemy tam umieścić widżety pokazujące na przykład wartość lejka sprzedaży, liczbę wygranych transakcji w miesiącu, największe otwarte szanse czy ostatnie aktywności zespołu. Taki przegląd sprzedaży na tablicy daje nam szybki ogląd sytuacji. Logując się rano do Rainet, od razu wiesz, gdzie stoją liczby. Oprócz tego mamy dedykowany moduł raporty analizy, gdzie dostępne są różne zestawienia. Wszystkie te dane są prezentowane w przyjaznej formie wykresów i tabel, a nie tylko suchych cyfr. Co najważniejsze, raporty w Rainet CRM nie służą tylko do działania, ale także do refleksji. Analizując je, wyciągamy wnioski i podejmujemy trafniejsze decyzje. Na przykład, który segment klientów najlepiej rokuje, a gdzie warto inwestować więcej czasu. CRM zbiera wiedzę o naszym biznesie i podaje ją na tacy. Podsumowując, moduł raportów Rainet to nasz osobisty analityk sprzedaży. Od razu widać, co idzie dobrze, a co wymaga uwagi. A przecież o to chodzi, by stale ulepszać nasze działania na podstawie danych, a nie przeczucia. Podsumowanie. Jak widzicie, Rainet CRM to naprawdę wszechstronne narzędzie. To coś więcej niż tylko baza kontaktów. To pełnoprawne centrum dowodzenia dla działu sprzedaży i obsługi klienta, które pomaga uporządkować procesy, zaoszczędzić czas i skupić się na tym, co najważniejsze – budowanie relacji z klientami i domykaniu sprzedaży. Mam nadzieję, że ten odcinek pozwolił Wam lepiej zrozumieć, czym jest CRM i jak konkretne funkcje pokazane na przykładzie Rainet mogą realnie ułatwiać codzienną pracę w firmie. Jeśli macie pytania o Rainet albo chcecie porozmawiać ogólnie o CRM-ach i ich wdrażaniu w różnych branżach, śmiało piszcie w komentarzach. Chętnie odpowiem lub przygotuję osobny materiał, jeśli dany temat Was zainteresował. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach z serii Software. Cześć, subskrybuj!